Kolorowe, barwne stroje, dużo uśmiechu, radości, pasji i zaangażowania aktorów, rodziców królowały na scenie Żuławskiego Ośrodka Kultury za sprawą nowego spektaklu Pinokio. Znów tak, bez kurtyny poruszył serca widzów. Stara, dobrze znana wszystkim opowieść o biednym stolarzu Geppetto i struganym pajacyku nabrała świeżości i odżyła na nowo. Przez dwa dni sztukę obejrzało ponad 1300 dzieci i dorosłych. Bez kurtyny to grupa rodziców, aktorów, amatorów, którzy przygotowali dzisiaj już po raz piąty dla mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego przedstawienie pod tytułem Pinokio. Jesteśmy amatorami, bo początkowo jakby naszym zamierzeniem było, żeby stworzyć przedstawienie dla naszych dzieci z przedszkola. Łączyła nas jedna grupa przedszkolna. W tej chwili nasze dzieci są już w szkole, w różnych klasach szkoły podstawowej, ale my nadal się spotykamy, nadal tworzymy przedstawienia dla dzieci. Sprawia nam to ogromną radość i frajdę. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa przedstawienie pod tytułem Pinokio. Prace nad całym przedstawieniem trwały około 4 miesięcy. Tym razem była to jeszcze taka dodatkowa z naszej strony praca, ponieważ mogliście Państwo usłyszeć piosenki, które samodzielnie nagrywaliśmy i odkryliśmy dzięki temu kolejne talenty, oprócz aktorskiego, również talenty wokalne. Nie wstydziliśmy się zaśpiewać dla Państwa, także mamy nadzieję, że wszystko się podobało. Przed nami jutro bardzo ciężka praca, bowiem nasze przedstawienie jutro wystawiamy 3 razy dla mieszkańców tutaj małych z Nowego Dworu Gdańskiego i okolic. Przyjeżdżają dzieci ze szkół i przedszkoli. Nasze przedsięwzięcie na pewno by się nie udało bez wielkiego wsparcia Żuławskiego Ośrodka Kultury, pani dyrektor Moniki Jastrzębskiej-Opic, bez pana Ryszarda Szyluka, który przygotował dla nas scenografię, bez pana Krzysztofa Pytla, który zajmował się muzyką, ale wśród jakby obsługi dołączył do nas nowy człowiek, młody chłopak gimnazjalista Wojtek Soroczyński, który też wspiera nas bardzo fajnie tutaj i przygotował dla nas w tym roku dźwięk. Cały projekt był dofinansowany przez gminę Nowy Dwór Gdański, Fundację Mikael i no myślę, że dzisiaj żoł był wypełniony po brzegi. Bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję, że starczy nam sił i energii, żeby w kolejnym roku również przygotować dla wszystkich i zarówno widzów dorosłych, jak i młodych widzów taką kolejną niespodziankę. Czy poznałeś, że to ja? Powiedziała mi to moja wielka miłość do ciebie. Czy Boga mówi do ciebie, mamo? Zawsze chciałem mieć mamę tak jak inni chłopcy. I w końcu stać się prawdziwym człowiekiem. To nic trudnego. Musisz tylko zasłużyć na to. Ja. Musisz być grzeczny, posłuszny, nie kłamać, chodzić do szkoły. Potem wybierzesz sobie jakiś zawód. No ale ja nie chcę mieć żadnego zawodu. Dlaczego? Praca mnie będzie. Nie chcemy z pracami! Nie chcemy z pracami!
Być niegrzecznym ci nie służy. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.